to jest moje ulubione urządzenie na rynku, czyli mniejsza wersja flagowca od Sony, czyli w tym wypadku Xperia Z3 Compact. Xperia Z1 Compact naprawdę sprawiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Z2 Compact nie miałem niestety nigdy w rękach, a Z3 Compact również jest idealnie poręcznym urządzeniem, czyli mniejszy flagowiec, ale moi drodzy, zachowujący dokładnie te same specyfikacje, jakie ma flagowiec. Czyli jest to ekran 4,6 cala, tutaj jest HD, ekran LEDowy, natomiast chipset, który jest tutaj budowany, jest to Snapdragon 2,5 GHz, 4-rdzeniowiec, oczywiście 2 GB pamięci RAM i układ Adreno 330, jeśli chodzi o grafikę, więc jest to naprawdę maszyna, można powiedzieć, demon prędkości, który w benchmarkach będzie zdobywał najwyższe wyniki, ze względu też na to, że ma niższą rozdzielczość ekranu niż jego starszy, większy brat. Oczywiście również znajduje się tutaj kamera 2,7 megapiksela ze steady shotem i nagrywaniem w 4K. No cóż, czegoś więcej oczekiwać. Jest to bardzo poręczny smartfon, który naprawdę po raz kolejny może podbić rynek, może z jedynce się to od razu nie udało, ale myślę, że Z3 może naprawdę dać się we znaki tutaj producentom urządzeń mobilnych innym, bo to jest naprawdę smartfon, który ma potencjał na to, żeby zostać królem wśród mobilniaków ze względu właśnie na swoje mega, mega przyjemne wymiary. Z przodu, czego nie powiedziałem, znajduje się kamerka 2,2 megapiksela. Jeśli chodzi o interfejs, jest to standardowa wersja interfejsu od Sony, oczywiście z funkcją baterii Stamina. Poza tym nie ma żadnych ciekawych tutaj aplikacji, które w jakiś sposób wyróżniały ten smartfon na tle innych urządzeń. Z przodu oczywiście mamy słuchawkę telefonu, z boku standardowo przycisk uruchamiania blokady ekranu, przyciski głośności, oczywiście spust migawki fizyczny. Na dole oczywiście mikrofon, złącze jako do smyczy, tutaj mamy złącze mikro USB, złącze dokowania, jeżeli chodzi tutaj o złącze ładowania, synchronizowania z komputerem, do góry natomiast gniazdo audio 3,5 mm, milczek, no i to wszystko. Urządzenie naprawdę sprawia bardzo dobre wrażenie, trzeba przyznać. 127 na 64,9 na 8,6 mm, więc naprawdę, tak jak mówię, są to naprawdę kompaktowe miarę, może nie jest to najcieńsze urządzenie, ale zresztą o to nie chodzi. Idealnie trzyma się w ręce niczym iPhone 4, nieco większe urządzenie, ale jest to naprawdę alternatywa dla małych telefonów, jeżeli nie chcecie kupować iPhone'a, przynajmniej tych starszych, bo się nie wiadomo, jak teraz szóstką będzie. A to jest ten taka smart opaska, można by powiedzieć, tutaj od Sony, może troszeczkę przybliżymy, która prezentuje podstawowe informacje na ekranie e-ink, więc takie oczywiście informacje jak pogodę, jak na przykład możemy sobie włączyć odtwarzacz muzyczny, to jest naprawdę dosyć ciekawa rzecz, bowiem czas pracy na baterii będzie o wiele wyższy niż w przypadku nie wiem, Gira, czy Gear Fita, więc bardzo ciekawa rzecz. Ja już trochę nie mogę okiełznać tego tutaj caska, nie wiem, na jakim zasadzie to się steruje, bo żaden przycisk nie działa, nie jest to ekran zwykły, więc możemy sobie to odpuścić. Natomiast faktycznie Sony rozwinęło bardzo, bardzo technologie bezprzewodowe i streamowanie ekranu, czy granie na przykład na telefonie, zamiast pada na telefonie, jeśli chodzi o PlayStation 4, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, co zresztą zapewnia nam na przykład aplikacja Smart Connect, aplikacja PlayStation. Niestety nie mamy tutaj żadnego PlayStation, już pokazywałem, jak to wygląda w poprzednim materiale, więc cóż, trzymajcie się na razie, to był Sony Xperia Z3 Compact, naprawdę świetne urządzenie.